Pokój i dobro. Witajcie, drogie dzieci. Chciałem was zaprosić razem z panem Rączką do tegorocznych spotkań adwentowych, a więc piąteczka na początek. Witajcie z serca. Przybijcie piątkę tym, którzy są gdzieś obok was, jeśli ktoś jest. I zaczynamy od pierwszego tematu. Dzisiaj stworzenie i stwórca. Dlatego zapraszam was razem z panem Rączką do mojego warsztatu rzeźbiarskiego, gdzie z kawałka drewna, chociażby takiego jak ten, tworzę różne rzeźby. Tak jak chociażby ta rzeźba Jezusa Prosobliwego, albo Matki Bożej, czy też świętych Wianeya, świętego Franciszka. Kochani, zacznijmy. O tym Twórcy może pierwsze powiemy, czyli o Panu Bogu. Pan Bóg stworzył świat. No wiemy, że Bóg stworzył wszystko. Żeby coś stworzyć, potrzebne są cztery rzeczy. Pierwsze to motyw. Dlaczego tworzę? Co spowodowało, że chcę coś stworzyć? I tym, co spowodowało, że Bóg coś chce stworzyć, jest miłość. Nie? Pan Bóg kocha. Kiedy zapytali papieża Franciszka, co Bóg robił, zanim stworzył świat, to wiecie, co papież odpowiedział? Że kochał. Nic więcej. Po prostu kochał, bo Bóg jest miłością. Bóg kocha. Druga rzecz to pomysł. Nie? Muszę wymyślić w głowie, jak to będzie wyglądało. Bo chcę takiego Pana Jezusa wyrzeźbić. Jak on będzie wyglądał, jakie będzie miał włosy, nie, brodę, tutaj ręce. Nie, to muszę to wymyślić. Trzecia rzecz to materiał. Materiał, z którego stworzę coś. A czwarta rzecz, no to narzędzie. Narzędzie, którym będę tworzył. I Pan Bóg wymyślił cały ten świat. Wymyślił piękny świat, bo jak popatrzycie sobie za okno, jak jest pogoda, jest naprawdę cudownie. Jak popatrzycie na ludzi, są cudowni, wyjątkowi. I Pan Bóg miał pomysł, piękny pomysł na ten świat. Widzimy, jak wszystko jest zorganizowane, jak to pięknie wszystko wygląda i działa. Narzędziem, które Bóg użył, było słowo. Nie? Jak sobie sięgniecie do Księgi Rodzaju, to zobaczycie tam takie słowa na samym początku, że Bóg mówił, niech się stanie. Niech się stanie światłość. Niech się stanie. I tak powstała ziemia, morza, niebo, ptaki, zwierzęta różnego rodzaju, rośliny. I człowiek, najlepsze stworzenie Pana Boga, najbardziej wyjątkowy człowiek. No i potrzebna jest też potrzebny jest materiał. I tutaj mamy pewien problem. Nie? Bo Pan Bóg nie miał materiału, z którego stworzył wszystko, ponieważ On ten materiał wymyślił. Nie? Także nie wziął żadnego materiału, dopóki go sam nie wymyślił. Pan Bóg, my musimy mieć materiał. Nie? Pan Bóg nic nie musi mieć, bo Pan Bóg tworzy z niczego. Nie? Pan Bóg stworzył świat z niczego. Niczego nie było. No i Pan Bóg go stworzył. Stworzył, słuchajcie, piękny świat. Cudowny. Człowieka stworzył na swój obraz i podobieństwo. Czyli w jakiś sposób jesteśmy podobni do Pana Boga. I co? I Pan Bóg się zachwycał tym człowiekiem. Cieszył się. Był piękny, wspaniały. To mój kochany człowiek jest. Tak Pan Bóg właśnie się cieszył człowiekiem, którego stworzył. I słuchajcie, na świecie było wspaniale i wyjątkowo, było cudownie. Pomyślcie sobie o takiej chwili, gdzie czuliście się przewspaniale, że było tak cudownie, że nie chcielibyście, żeby było inaczej. Znacie taką sytuację, przypominacie sobie? To tak jest właśnie, tak było na początku świata. Było bardzo cudownie, było wspaniale. Człowiek niczego człowiekowi nie brakowało, czuł się wyjątkowo, było super. Ale coś się zepsuło, coś nie poszło tak. I to jest zapowiedź tego, co
będzie już za tydzień. A teraz, moi drodzy, zadanie ode mnie i od Pana Rączki. Weźcie w domu kawałek plasteliny i poczujcie się jak ten, kto tworzy. I chciałbym, żebyście z tego kawałka plasteliny ulepili najwspanialsze stworzenie Boże, jakim jest każdy człowiek. Do zobaczenia następnym razem. Szczęść Boże, piąteczka.